Witam na moim kanale. Mam na imię Vita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie, kochani. Dzisiaj jest sobota. Tak późno się do Was odzywam. Wczoraj bardzo późno wróciliśmy do domu jeszcze. Przepraszam wszystkich bardzo, że jeszcze nie odpowiedziałam na komentarze, ale w ogóle jestem zaskoczona, jak dużo osób obejrzało wczorajszy film. I dostałam tak dużo ciepłych wiadomości od Was. Dziękuję, dziękuję, że jesteście w ogóle. Zaskakujecie mnie w ogóle swoją dobrocią, swoim takim, no takim ciepłym podejściem do tego, co się dzieje na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo. No po prostu wow, nie wiem jak to obrać w słowa, ale po prostu jestem przeszczęśliwa i dajecie mi tyle w ogóle pozytywnych emocji, tyle dobra, że za każdym razem jak widzę od Was komentarze, no po prostu buzia mi się jarzy od szczęścia i no, dziękuję bardzo. Dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj, jak widzicie, tam z tyłu jest morze, oglądamy mieszkania. No oglądamy dzisiaj mieszkania w takim innym miejscu, a zaraz Wam pokażę. Pojedziemy jeszcze tam bliżej centrum, teraz jesteśmy nad morzem, bo stwierdziliśmy, że chcemy a jednak jeszcze troszeczkę zostać tutaj przy morzu i mieć te wschody słońca i po prostu mieć te spacery i nie rezygnować z tego morza, nie jechać gdzieś tam w cement i w ogóle, więc może się uda, może tutaj coś sobie wynajmiemy przynajmniej na jakiś czas i spokojnie znajdziemy wtedy takie mieszkanie do kupienia później. No i zabieram Was ten mój dzień znowu z mieszkaniami. Mam nadzieję, że takie filmiki Wam się podobają. No przynajmniej będziecie wiedzieć, jak te mieszkania tutaj wyglądają, ile kosztują, gdzie się znajdują. No, więc zabieram Was w mój dzień i co? Do zobaczenia później. Zobaczcie, jaki piękniś tutaj. Hejcie. Ale słodziak. Ale oczy ma duże. O. Co on tu zobaczył? Ps, 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 ps. Gizelsen, ciao Gizelsen. Siedzi tutaj, ale ogromny jest. Nie wiem, czy to widzicie, ale on po prostu jest jak tygrys. A, się zainteresował, bo tam ludzie stoją. No i słońce świeci i są cienie. Te cienie się ruszają, więc on to reaguje fajnie. Ciao Gizelsen. Evet. Korkma. Evet, korkma lütfen. Gezler çok güzel. Oh. Korkma. Oy. Kakuyor. Ay, zobaczcie. No. Taki jak ryś normalnie. Ogromny. Ay. Boi się trochę, dobre. Nie będziemy mu przeszkadzać. No zobaczcie, to już mieszkanie takie, zobaczcie, z mostem istambulskim. No, to jest takie mieszkanie, tutaj jest szafa, tutaj salon, za chwilę do niego wrócę, Wam pokażę. Tu jest taka duża, ogromna łazienka. Po turecku łazienka to banio. Tutaj jest taki mały pokój, küçük odası. Taki mały, prawda? Widać, że jakieś dzieci tutaj były wcześniej. Jest to mieszkanie do wynajęcia. Jest to sypialna, ogromna sypialnia z balkonem i z widokiem, no też takim całkiem, prawda? Tam widać właśnie góry. No i jak to w tureckich takich sypialniach? Tutaj jest szafa. No i łazienka. No. Prysznic. No, taki. Trzeba go dobrze umyć, ale jak widać gorącej wody nie ma. Trzeba tutaj podłączać takiego Chopina. No, mieszkanie może i fajne, ale wiecie, my nie mamy swoich jakichś takich mebli na razie. Nie mamy żadnych tam rzeczy do kuchni, takich jak tam piekarnik i inne. Tutaj z tego małego pokoju widok jest taki. Zaraz Wam pokażę salon też i łazienkę i kuchnię.
Tak, balkon. Taki właśnie jest balkon. No i tutaj by wschodziło słońce. Tylko wiecie co? Tutaj jest taka stacja, prawda? Z jakimiś tutaj odbiornikami. Dajcie mi znać, czy w ogóle znacie się na tym, jak to jest, jak się mieszka obok takich stacji, nie jest jakieś kancerogenne. To chyba raczej dla zdrowia nie jest dobrze mieszkać obok takich agregatów, prawda? Dajcie znać, jak ktoś się zna na tym, bo mnie to jakoś tak trochę wstrzymuje. No, to jest salon, taki salon. Taką tapetą, jakby to kamyki były, no ale nie. No i taki widok w salonie, kulki, chyba były tu dzieci. No i taki widok. No niby fajny, prawda, ale te słupy tutaj metalowe to mnie tak bardzo zastanawiają, czy to jest tak naprawdę w porządku. Cena za wynajęcie tego mieszkania, tak jak ono jest, 800 lir w miesiąc. No ale zobaczcie, w kuchni nie ma oczywiście lodówki, nie ma piekarnika, nie ma żadnej maszyny do prania i nic. Trzeba było to wszystko kupić. No i raczej chyba to mieszkanie nie pasuje. No przynajmniej, żeby ten sprzęt AGD był, prawda? No ktoś tutaj właśnie, Galata Kulesi też pod styl Stambułu. No, to takie mieszkanie. Taka winda, no i tutaj taki hall, zobaczcie, taki hall tutaj w tym domu, no i zaraz pokażę, jak ten blok wygląda. No i tutaj jest ten blok, tak to wygląda, taki sympatyczny, prawie nowy. Okolica jest taka, o zobaczcie, ten piękny kotek, wygląda jak wiewióra z dużymi oczami. No i tutaj taki właśnie, tam jest park i morze. Fajna plaża. Podobno miejscowi tutaj przychodzą popływać latem. Więc no takie dobre miejsce, właśnie miejscówka na wiosnę, na lato. Zobaczcie, to kolejny taki domek. Mieszkanie do wynajęcia. Mają taki hol tutaj ładny. Tutaj im się urwało troszeczkę, ale tutaj też ładnie. Właśnie. Zobaczcie, to jest taki widok z tego mieszkania. A powiedzieli nam pierwszą cenę 1000 lir za wynajęcie, ale to może spaść do 750 lir. Tutaj tutaj takie osiedle z kilku domów się składa. To właśnie mają tutaj mają zakryty basen. Tu mają taki aquapark. Tutaj koszykówkę. Tutaj plac dla dzieci, no i tutaj taki kompleks basenów i altanek. No, całkiem ładnie, prawda? Mieszkanie jest duże, 2 plus 1 chyba. A tam wam pokażę, zobaczcie, jest morze. I tutaj się pasą owce. Więc tak niby miasto, ale tak, no, wiejsko jest, prawda? No i teraz pokażę wam, tutaj to jest salon. No wiadomo, to jest brudne, to wszystko trzeba wysprzątać. Tutaj jest piekarnik, nie wiadomo czy działa, czy nie. No, takie to mieszkanie. Tutaj, patrzę zaraz, tutaj jest szafa. Tutaj wejście. A, tutaj. No, taka łazienka, dość duża, prysznic, toaleta, duża umywalka, no i tutaj można maszynę do prania, prawda? I inne rzeczy. Tutaj sypialnia, prawda? Taka słoneczna, jak widzicie. Dość duża. Ogrzewanie mają. No i kolejny basen. Oj, basen, co ja mówię? Kolejny taras. No i tutaj jesteśmy tak naprawdę naprzeciwko domu. Takie dwa najwyższe bloki. Tutaj w tych blokach mieszkają nasi znajomi. I tutaj naprzeciwko oni widzą, no i byśmy tutaj widzieli też, tutaj widzicie ten sad, kiedyś nagrywałam tutaj ten taki ogród cytrynowy.
Tutaj jeszcze się nic nie wybudowało. No i widok tam trochę dzisiaj jest taki zamglony, te góry Toros. No, ale widok też jest ładny. Tutaj też, mimo że dużo, dużo bloków, widać tak naprawdę morze. Czyli z jednej strony można oglądać wschody słońca, a z drugiej strony zachody. Zobaczcie, tutaj na wyjściu jest taki pokój. A, ktoś tutaj używał jako garderoby. No, tak tutaj. Właśnie tak to wygląda, nie wiadomo po co, bo tutaj zobaczcie, tu jest, tam była łazienka, oj, tam była sypialnia, tutaj jest łazienka i tu jest ten pokój, tak naprawdę nie wiadomo po co. No i tutaj była, no, kuchnia. I jeszcze raz widok. No, wynajęcie, to tak powiedziałam, do 700 zeszli, 700, ale IDAT, czyli to takie, jak to się nazywa, te takie płatności, po co miesiąc się płaci, no to komunalne, tak? Ojej, wspomniałam znowu, no widzicie, to 200 lir trzeba co miesiąc płacić, nie wiem, nie pamiętam, napiszę, jak to się nazywało. No i tutaj jeszcze ten ogród pokaże, jak on tutaj na dole wygląda. Widzicie tam takie altanki, których latem potem będzie cień. No, takie terytorium tutaj właśnie. Za chwilę włączą już te tutaj fontanny. Będzie całkiem przyjemnie. No i tam cena, pomyliłam się, cena 750 plus te, chyba to komorne się nazywa, nie? 200. Oj, przepraszam. No tak, 200. 750 plus 200, czyli 950 to takie koszty wynajęcia tego mieszkania tutaj. No i blok tutaj, bo właśnie te tutaj bloki takie właśnie kolorowe, duże. No, tak to wygląda. No a tutaj jak oczywiście Atatürk. No, jedziemy dalej oglądać. Tutaj oglądamy taki sobie jeszcze, ale chyba do środka nie wejdziemy, tego bloku. Też jest nad morzem. Zobaczcie, tutaj dosłownie jest morze blisko. Oglądamy ogród, bo w mieszkaniu tam nikogo nie ma. Zobaczcie, jakie oni tutaj mają. Znaczy te takie site, zamknięte osiedla, ale zielone, z ławeczkami tak naprawdę. Jak nie masz ochoty iść gdzieś daleko, to możesz po prostu z książką sobie wyjść i coś sobie poczytać. Zobaczcie, takie fajne w ogóle tutaj baseny, tam aquapark, no i to są te dwa tutaj, te dwa bloki. Tutaj pokażę jeszcze, proszę, taki mały górka, prawda, jak w aquaparku, taki mniejszy basen, prawda? Może być dla dzieci, może być dla dorosłych. No i ten basen robi wrażenie, słuchajcie, ogromny. I jak na tę porę roku, tylko tutaj jest troszeczkę brudny, ale tam to w ogóle błyszczy się, więc oni chyba raz na jakiś czas tutaj sprzątają. W ogóle tutaj zobaczcie, tutaj obok to można jakieś leżaczki sobie przynieść, albo coś pościelić, sobie usiąść. No, super, super. I podobno właśnie tam jest na trzecim piętrze, prawda, jest właśnie mieszkanie do wynajęcia, 1 plus 1. No i cena 800-900 lir. No nie wiem, ile ten IDAT, prawda, to takie miesięczny koszt jeszcze dodatkowo. No, zaraz sprawdzimy, może da radę to zobaczyć. No tutaj taki plac dla zabaw, jeszcze tam za płotem tym zielonym, tam jest właśnie basen. Tutaj są takie piękne wejścia. No, pięknie, zobaczcie. Tutaj kamuszkami, kamieniami tak ułożone, troszeczkę roślinki im uschły. No, ale ogólnie to bardzo tutaj ładnie. Tutaj jest właśnie takie mieszkanie, nie jest ono do wynajęcia, ale tutaj zobaczcie, taki tutaj, właśnie to tutaj weszliśmy, bo akurat klucz jest do tego, to jest na sprzedanie, ale my tutaj patrzymy właśnie tylko na wynajęcie, tam wyżej jest, ale nie ma gospodarzy, więc nie możemy obejrzeć. No ale żeby mieć jakieś takie w ogóle przedstawienie, jak to może to mieszkanie wyglądać, no to tak, zobaczcie, tutaj salon, no taka ścianka. Tam jest szafa, prawda? Tutaj jest kuchnia, salon, dość duży salon.
No, taka ścianka tutaj. Całkiem sympatycznie, prawda? Zobaczcie. Super. Podoba mi się. I cena też tutaj jest do wynajęcia, jak mówiłam, 800-900 lir. Nie wiadomo jeszcze ten Aidat. No, ale tak sympatycznie ta łazienka wygląda. Zaraz, no wiadomo, AGD trzeba kupić. Jakiś mebelek tutaj, no i można sobie mieszkać. Zaraz pokażę kolejne tutaj pokoje. A, pokażę łazienkę, zobaczcie. Łazienka też jest spoko. Jest dość duży prysznic. Tutaj jest umywalka, toaleta. No, sporo tutaj miejsca. Tutaj jest kolejny pokój, prawda, mogłoby być dziecięcym lub gościnnym. No i tutaj jest sypialnia, no i w sypialni w ogóle kolejna łazienka. Słuchajcie, jak to dobrze w ogóle, jakie są dwie łazienki, prawda? Można w tym samym czasie, a tam właśnie taras, ale ten sam w zasadzie taras, na który tutaj można wyjść. No i dosłownie przejść z salonu do sypialni tarasem. No, taki widek. Zobaczcie, tam może widać, jakby to było mieszkanie wyżej, to w ogóle dobrze byłoby wszystko widać. Zobaczcie, jaka tutaj jest w ogóle super winda. W ogóle no, wow. Elegancko, obok windy tutaj na parterze coś takiego. Można sobie usiąść, zaczekać na windę. No, tutaj klatka schodowa, tak naprawdę są tutaj dwie windy w tym budynku. Tutaj zobaczcie, w holu, jakby goście przyjechali czy coś, no, to zawsze można sobie usiąść. No, elegancko, słuchajcie, i cena jest śmieszna, no, 800-900 lir za miesiąc w takim miejscu i na dole tam jest parking samochodowy, czyli auto wcale nie musi sobie stać na słońcu, co jest bardzo istotne. Jak tutaj są temperatury 40-45, no to wiadomo, zaraz by wszystko tutaj popłynęło, prawda? Opony by mi się stopiły. No i tutaj właśnie ktoś mieszka sobie, suszy rzeczy. No, takie wejście. No, kuchnia była po prostu super. Bardzo mi się tutaj spodobało, słuchajcie. Żeby tak jeszcze zostać nad tym morzem. No i zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jaka tutaj jest statua. No. Sobie kotki dwa. Zobaczcie. Uciekają. Ej. No, wiosenne zabawy w marcu. Super. A to jest plaża, przy której jest to właśnie mieszkanie, które nam się spodobało. A jest właśnie piaszczyste. Plaża jest piaszczysta. Miejscowi tutaj pływają. No, uważam, super. Zamiast tak pośpiesznie, szybko coś kupować, to fajnie by było tutaj jeszcze wynająć na ileś miesięcy to tutaj mieszkanie. No, zobaczymy. Będę się z wami w tym miejscu żegnała. Już dzisiaj nic więcej nie oglądamy. Wystarczy tych mieszkań na dzisiaj. No i tak, jedziemy do domu. Będę montowała ten filmik. Mam nadzieję, że podobają wam się te mieszkania, albo przynajmniej miejsce, w którym te mieszkania właśnie są, nad morzem. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję, że jesteście na moim kanale i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!